Witajcie w filmiku z okazji unboxingu konsoli, która była jako moją pierwszą konsolą szóstej generacji, a mianowicie chodzi mi o Xboxa 1. Ale teraz zabierzemy się do opakowywania. Dzisiaj przyszła ta paczka. Strasznie dużo, tak jak i pierwszy klocek. Odcinać. Jest 2, 3. Aż chyba można schować. O, widzę kartony. Dużo kartonów. Tak, okładka od gry Beyond Good and Evil. Dr. Muto. To mnie akurat nie interesuje, to jest tylko jako gratis. Dalej, co my tu mamy? Championship Manager 5. Wersja PAL. To nie jest gra, w którą na pewno będę grał, bo po prostu nie lubię piłki nożnej, ale dobra, idziemy dalej. Maximus coś tam. Nie wiem, nie znam tej gry, no ale co, sprawdzimy później. No, książeczka do gry Dr. Muto, a to tylko książeczka, to sobie darujemy. Dalej, Colin McRae 04, albo inaczej 2004, w to na pewno będę grał. Nie ma płyty, no dobra, nieważne. Miałoby zestawy 13 gry. Pro Evo też odpada. Nie będę w to grał. Pójdzie tylko na półkę. Dobra, dalej. GTA 3. Zobaczymy. Jest płytka, jest mapka. No, płytka trochę zajechana, ale mniejsza o to. Powinna działać. Chronicle of Riddick. Pudełko pęknięte. Płytka jest. Dalej, Need for Speed Most Wanted. To będzie moja druga wersja, bo też mam wersję na 360, o, jednak nie ma płytki. Mniejsza o to. Dalej, Project Gotham Racing. Też jest bez płytki, zobaczymy. Ghost Recon jest płytka. Ghost Recon, jaka to część, nie wiem, mniejsza o to. Golden Eye jest płytka. Splinter Cell Pandora Tomorrow. O, nawet widzę, że w całkiem ładnym stanie. Na pewno zagram. Już Jade Empire chyba bez płytki, no. NBA 2K na pewno nie zagram. Pudełko z menadżerem 2000, to jakiś futbol. Nie, dziękuję. FIFA Street, nie chcę, nie będę, ale płytka jest. Rainbow Six Lockdown, jest płytka, dobrze. Star Wars The Video Game, jest płytka, to dobrze. I coś jeszcze, co my tu mamy? Burnout 1, może być. Dobra, co mamy dalej? Dużo śmieci. Dobra, zaczynamy. Kabel AV mamy. I tak nie będę go używał, bo dokupię kabel komponent. Dalej, nieoryginalny padzik.
Będzie na części. Mam oryginalny. Kabel zasilający, chyba oryginał. No i oczywiście X pudło. Polinka. Data produkcji 2002-5-17, czyli wersja 1.1. Są wszystkie nóżki, co jest ważne przy kupnie Xboxa. Były rozkręcane. Ale może będzie kompletny w środku. Góra w takim średnim stanie. Porysowana, ale coś z tym zrobimy. Przód. No, w miarę. Głównie mi chodziło, żeby to była wersja albo 1.0, albo 1.1. I o to mi chodziło. W dodatku dostałem masę darmowych gier, także oryginalnych. Także jestem w miarę zadowolony. Tam 13 oryginalnych gier, klocek za 130 zł, a w miarę zadowolony jestem. Dobra, to by było na tyle. Na razie.